Witam w nowej porcji horrorowych newsów, a w środku m.in. prequel to Stephena Kinga, reboot Kruka oraz nowy polski horror twórcy W lesie dziś nie zaśnie nikt. Zaczynamy! Prequel to Stephena Kinga. Twórcy cyklu to, bazującego na powieści Stephena Kinga, pokusili się o kolejną odsłonę. Powstanie ona dla platformy HBO Max i będzie serialowym prequelem. Tytuł brzmi Welcome to Derry. Derry to oczywiście miasteczko w stanie Maine, w którym rozegrały się wydarzenia znane ze wspomnianych horrorów. Produkcja będzie dziać się przed wydarzeniami z pierwszego to i opowie o klątwie panującej nad miasteczkiem Derry. Choć projekt nie otrzymał jeszcze oficjalnie zielonego światła na realizację od HBO, zwołano już ekipę scenarzystów, którzy przystąpili do pracy. Akcja Welcome to Derry będzie toczyć się w latach 60. Fabuła skupi się na genezie przerażającego klauna. Andy Muschietti i Barbara Muschietti, którzy pracowali przy filmach z serii To, zajmą stanowiska producenckie. Obecnie nie potwierdzono jeszcze, że Bill Skarsgård ponownie zagra Pennywise'a, choć jest to bardzo prawdopodobne. Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Powstanie reboot Kruka. Horror Kruk z połowy lat 90. został filmem kultowym, choć kojarzony jest także z tragicznym wypadkiem na planie zdjęciowym. Odtwórca głównej roli, Brandon Lee, zginął od kuli podczas kręcenia sceny. Teraz ogłoszono, że film doczeka się reboota. W roli głównej zobaczymy Billa Skarsgarda, upiornego klauna Pennywise'a z serii To. Projekt The Crow zapowiadany jest jako uwspółcześniona reimaginacja pamiętnego Kruka. Film wyreżyseruje pochodzący z Londynu Rupert Sanders, który ma na swoim koncie takie tytuły jak Ghost in the Shell czy Królewna Śnieżka i Łowca. W obsadzie znajdują się na razie tylko dwaj twórcy, Bill Skarsgård oraz FKA Twigs, która jest piosenkarką nominowaną do nagrody Grammy. Obraz będzie bazował na mrocznych komiksach Jamesa O'Barra o Ericu Dravenie, rockmanie, który ginie tuż przed Halloween, a następnie wraca do życia i prowadzony przez mistycznego Kruka szuka zemsty na osobach odpowiedzialnych za jego śmierć. Filmowy pierwowzór z Brandonem Lee uchodzi za jeden z najbardziej oryginalnych projektów superbohaterskich. Zdjęcia do nowego Kruka rozpoczną się w czerwcu tego roku, a materiały kręcone będą m.in. w Pradze oraz Monachium. The Hollywood Reporter podaje, że budżet filmu oszacowano na 50 milionów dolarów. Data premiery nie jest jeszcze znana. Pierwszy film Roberta Eggersa ujrzał światło dzienne. Robert Eggers, reżyser znany z tak ciepło przyjętych filmów jak The Witch, The Lighthouse czy nadciągający The Northman, wypuścił do sieci swój pierwszy film. Trwający 26 minut krótki metraż zatytułowany jest Hansel and Gretel i został nakręcony w 2006 roku. Jest to klasyczna adaptacja Jasia i Małgosi braci Grimm. 10 lat przed nakręceniem The Witch Eggers zaprezentował swój kiełkujący styl w czarno-białej noweli będącej hołdem dla niemego kina. Film obejrzeć można za darmo na YouTube. Link do niego znajdziecie w opisie filmiku. Zwiastun Stranger Things 4. W sieci pojawił się zwiastun czwartego sezonu serialu Stranger Things. Fabuła prezentuje się następująco. Minęło 6 miesięcy od bitwy pod Starcourt, która sprowadziła terror i zniszczenie na Hawkins. Zmagając się z jej skutkami, grupa przyjaciół zostaje po raz pierwszy rozdzielona, a zmaganie się z zawiłościami szkoły średniej wcale nie ułatwia sprawy. W serialu ma pojawić się nowa postać Wiktora Krilla, w którą wcielił się Robert Englund, aktor najbardziej znany z roli Freddy'ego Krugera. Wiktor ma być porywczym mężczyzną, który został uwięziony w szpitalu psychiatrycznym za makabryczne morderstwo w latach 50. Wydaje się, że Krill jest w jakiś sposób związany z zupełnie nowym potworem w nadciągającym sezonie. Premiera serialu 27 maja 2022 roku. Zwiastun znajdziecie w opisie filmiku. Kirsten Stewart w horrorze Love Lies Bleeding. Następnym projektem reżyserki horroru Saint Maud, Rose Glass, ma być romantyczny thriller dla studia A24 zatytułowany Love Lies Bleeding, gdzie w roli głównej wystąpi nominowana do Oscara Kristen Stewart.
uznana reżyserka, dwukrotnie nominowana do nagrody BAFTA Rose Glass, współpracuje z A24 i Film 4 przy swoim najnowszym dziele. Glass jest reżyserką i współscenarzystką filmu. Mówi się, że Love Lies Bleeding to romans napędzany ego, pożądaniem i amerykańskim snem. Historia koncentruje się na ekstremalnych celach potrzebnych do odniesienia sukcesu w konkurencyjnym świecie kulturystyki. Produkcją zajmie się studio A24 u boku Andrei Cornwell dla Lobo Films i Olivera Kazmana dla Escape Plan Productions. Data premiery nie jest jeszcze znana. Nowy polski horror Hellhole. Bartosz M. Kowalski, reżyser odpowiedzialny za obie części slashera W lesie dziś nie zaśnie nikt, kręci nowy polski horror o tytule Hellhole. Fabuła prezentuje się następująco. Rok 1987. W odciętym od świata klasztorze zakonnicy prowadzą klinikę dla opętanych. Pewnego dnia do klasztoru przybywa młody milicjant Marek. Udając duchownego, przenika do klasztornego życia i próbuje wyjaśnić niedawne zagadkowe zniknięcie kilku dręczonych pensjonariuszy. Okazuje się jednak, że z klasztoru nie ma jak się wydostać. Milicjant rozumie, że tak jak on rozpracował duchownych, jednocześnie oni rozpracowali jego. Młody milicjant staje się częścią ogromnej intrygi knutej przez duchownych od lat. Intrygi mającej na celu ożywienie prastarej legendy spowijającej klasztor i tym samym zmianę katolickiego porządku świata. Intrygi, w której Marek z racji swojej mrocznej przeszłości odgrywa kluczową rolę. W rolach głównych zobaczymy Piotra Żurawskiego, Olafa Lubaszenko czy Sebastiana Stankiewicza. Premiera filmu jesienią 2022 roku. To już wszystko na dziś. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, rzućcie okiem także na inne moje filmiki i do zobaczenia następnym razem.